tym odcinku Marcin przemierzy mazurskie bagna w poszukiwaniu oznak wiosny. Podpatrzy sarny, których młode już w maju przyjdą na świat i przekona się, jak niezwykłymi i silnymi drzewami są brzozy. A o tej porze roku dają nawet pić strudzonym leśnym wędrowcom. Wiosna to dla saren okres, kiedy ich suknia, czyli sierść, jest zdecydowanie mniej atrakcyjna. To oczywiście okres przejściowy. W tym czasie tracą grube, ciepłe, płowe włosie, które zimą spełnia swoją podwójną rolę, jednocześnie dobrze maskując zwierzę wśród szarych, obumarłych i uśpionych roślin. Już niebawem sarny będą wydawały się zdecydowanie smuklejsze. Tracą również obecne na futrze tylko zimą tak zwane lustra i fartuszki, czyli białe i żółte pęki włosów na zadzie. Trudne na pierwszy rzut oka wydaje się rozróżnienie wieku i płci saren, ale już po krótkiej obserwacji można zauważyć wiele szczegółów. Ten niewielki rudel, czyli stado, to najbliższa rodzina, matka i jej dwóch rocznych synów. Można to stwierdzić z całą pewnością, mimo że te wszystkie zwierzęta są do siebie łudząco podobne. Mylące jest to, że młode kozły nie tylko dorównują matce wielkością, ale na dodatek nie mają poroża. U młodych kozłów wyrośnie dopiero za rok. Ważny jest jednak jeden szczegół. Młodych samców zdecydowanie wyróżnia brak na zadzie tak zwanego fartuszka. To długi pęk włosów przy sromie, który w sukni zimowej mają wyłącznie samice. Młodego samca od dorosłego również można łatwo odróżnić. Zimą i wiosną dorosłe kozły intensywnie żerują, ponieważ budują w tym czasie swoje poroże. Stare tyki zostały zrzucone jesienią ubiegłego roku. Teraz nowe poroże wzrasta pod owłosioną skórą i na razie przypomina je co najwyżej kształtem. Jeszcze w kwietniu samce saren wytrą tę skórę i zaczną przygotowywać się do lipcowych godów. Będą wtedy strzegły swoich rewirów i wyraźnie zaznaczały ich granice. Służą im do tego gruczoły zapachowe, zlokalizowane między innymi na racicach i czole. Sarny mają również widoczne gruczoły na tylnych cewkach, czyli nogach. To te czarne plamki. Swój indywidualny zapach zostawiają też na wyższych roślinach. W ten sposób zwierzęta się komunikują. W maju przychodzą na świat małe sarny, dlatego tak ważne jest, aby nie płoszyć samic i nie przeszkadzać im w rozrodzie. Matki wtedy intensywnie żerują, aby mieć pokarm dla młodych. Marcin wybrał się na mazurskie bagna w poszukiwaniu wiosny. Można ją wprawdzie spotkać wszędzie, ale tam, gdzie wody jest pod dostatkiem, życie pozwala sobie na więcej. Już niedługo te obumarłe szczątki roślin dadzą pożywkę młodym organizmom, a znaczne ilości zgromadzonej po zimie wody wypiją drzewa. To dzięki nim w takich miejscach wyczuwa się specyficzny mikroklimat. To głównie drzewa go tworzą. Wiosną rośliny budzą się z zimowej hibernacji i rozpoczynają jeden z najbardziej niezwykłych procesów w przyrodzie – fotosyntezę.
Upraszczając, w promieniach słońca rośliny łączą dwutlenek węgla z wodą, tworząc wszelakie związki organiczne i życiodajny dla zwierząt tlen. Dlatego dostęp do wody jest bardzo ważny. Na przykład drzewa potrzebują jej wtedy kilkadziesiąt, a nawet kilkaset litrów dziennie. Może trudno w to uwierzyć, ale łatwo to potwierdzić. Marcin na swoją wyprawę wziął ze sobą takie wiertło i nie bez powodu znajduje się teraz w Brzezinie. Brzoza to drzewo, które nie trudno poznać. Najłatwiej po białej, cienkiej i łuszczącej się korze. Na niewielkiej wysokości można wykonać otwór, do którego od razu po wywierceniu trzeba włożyć gumowy wężyk, szczelnie zaciskając. Obserwując pierwsze krople, które zaczynają ciec do naczynia, trudno początkowo wyobrazić sobie ogrom pracy, jaką musi wykonać drzewo, aby woda znalazła się na tej wysokości pnia. Wystarczy jednak poczekać trochę dłużej, a do naczynia spłynie znaczna ilość substancji. To dowodzi, jak intensywnie drzewo transportuje wodę w górę swojej korony. Po napełnieniu naczynia trzeba szczelnie zamknąć otwór, najlepiej drewnianym kołkiem. Skorzystać z takiego źródełka można, ale nie warto nadwyrężać sił natury. Jak to się dzieje, że aż takie ilości wody transportowane są w górę drzewa? Rośliny na wiosnę zaczynają budować liście. To przez nie pochłaniane będzie światło, uwalniany do powietrza tlen i przez nie będzie parowała woda. Przez liście pochłaniany będzie również dwutlenek węgla. Do wzrostu liści i do fotosyntezy potrzeba więc dużych ilości wody. Drzewo pobiera ją korzeniami i na zasadzie różnicy ciśnień transportuje na znaczne wysokości, aż do samego czubka. Wraz z wodą pobierane są z gleby związki mineralne, z których później powstają związki organiczne, między innymi węglowodany. Czyli drzewo samo sobie produkuje żywność. Sok z brzozy to naturalny napój izotoniczny. Zawiera znaczne ilości magnezu, żelaza, wapnia, potasu i fosforu. Jego picie wzmacnia organizm i zapobiega nowotworom. Ponadto to napój na wszelkie schorzenia dróg oddechowych i problemy z żołądkiem. Nic tylko pić na wiosnę i korzystać z tego dobra. Ale uwaga, wybredni degustatorzy mogą się rozczarować smakiem tego trunku, który jest tylko odrobinę słodki. Cóż, to co naturalne i w dodatku lecznicze, nie zawsze przecież musi smakować jak nektar. Natura oferuje wiele do wyboru. Gdy sok z brzozy nie krzepi wystarczająco po wyprawie przez bagna, można przecież zaparzyć sobie dużo słodszą niż sok z brzozy rozgrzewającą herbatę w polowych warunkach. Wystarczy małe ognisko, traperski czajnik i ulubiona mieszanka herbat. Do takiego trunku nawet kanapka smakuje wybornie. A na koniec w programie o ciekawej wycieczce, jaką zafundowali myśliwi ze Szczytna dzieciom z miejscowej szkoły podstawowej w Klonie. To poletko zaporowe, na którym zwierzyna może się posilać do woli i dzięki temu szkody, które może wyrządzać na polach uprawnych u rolników, będą mniejsze. To tak rozrzucamy. Będziemy szli na hasło. Dzieci pomagają uprawiać to poletko. Ziarno trzeba solidnie zasiać, aby wyrosło tu dużo zboża. Praca nie jest ciężka.
Przy okazji dzieci zdobędą wiedzę na temat gatunków dzikich zwierząt i to, co te zwierzęta najbardziej lubią jeść. To się właśnie nazywa wiedza zdobyta w praktyce. A w kolejnym odcinku o kuropatwach, które ratują myśliwi z Mazur.